Hej kochani, dzisiaj witam Was na moim kanale na recenzji książki, którą ostatnio przeczytałam i która ostatnio została wydana przez wydawnictwo Muza. Jest naprawdę świetna książka i mówię tutaj o Koniec samotności. Główną postacią jest tutaj Jules, który miał wypadek motocyklowy i w wyniku którego przypomina sobie swoje całe życie. Od dzieciństwa po jakieś relacje z młodszym rodzeństwem do miłości i do tam wszystkich takich nostalgicznych sytuacji w jego życiu. Książka porusza naprawdę świetne tematy. Nasz bohater miał bardzo ciężko w życiu. Kiedy był młodszy, zginęli mu rodzice. Musiał zamieszkać w domu dziecka. Do tego jego siostry i bracia poszli w złe kierunki. Nie mówię, że on też do końca w dobre, ale po prostu wszystko się potoczyło nie tak, jakby by się potoczyło, gdyby rodzice żyli. Nasz główny bohater jest trochę zamknięty w sobie i ma bardzo filozoficzne przemyślenia. I gdy czytamy tę książkę, możemy uznać, że jest to bohater, który tak naprawdę czasem więcej myśli niż robi. Taka jest prawda, ale jednak tego bohatera nie da się nie lubić. Wszystko się sprowadza do pewnych zdarzeń z dzieciństwa. Między innymi chodzi tutaj o Evie, z którą się kiedyś kolegował, która jako jedyna chciała się z nim kolegować w szkole, bo on był z domu dziecka. I tak naprawdę była to dziewczyna, z którą mógł pogadać, pośmiać się, przyjaźnili się wiele lat, ale tak naprawdę jest coś, co sprawiło, że ta Evie nie może mu wyjść z pamięci, nie mogę powiedzieć co, i że czuje do niej jakiś tam żal. I tak naprawdę tutaj wszystko w tej książce dzieje się nie przez przypadek. Wszystko ma jakieś oddziaływania. Te relacje z rodzeństwem, ta niespełniona miłość. Wszystko po kolei. To nie jest tak, że to się dzieje po prostu, bo się ma dziać. Wszystko tu ma to są skutki jakichś decyzji i wydaje mi się, że to jest świetnie zobrazowane. I co Wam jeszcze mogę powiedzieć o tej książce? Nie chcę Wam za dużo spoilerować. Moim zdaniem książka była świetna, miała wspaniałe cytaty. No i mam kilka tutaj swoich ulubionych, które mogę Wam właśnie przeczytać, bo była to książka bardzo filozoficzna, taką jak lubię. Tutaj między innymi cytat ojca chłopca, kiedy jeszcze żył. Powiedział, że ważne jest posiadanie prawdziwego przyjaciela, bratniej duszy, kogoś, kogo się nie straci, kto zawsze będzie przy Tobie, że to ważniejsze jest niż miłość. I jeden z ważniejszych cytatów, który pokazuje trochę też jego osobowość, osobowość Julesa, jest to: dotychczas moje życie biegło spokojnie i bezpiecznie, ale najwidoczniej istniały niewidzialne siły i nurty, zdolne wszystko nagle zmienić. Wyglądało na to, że los oszczędza niektóre rodziny, a na inne zsyła nieszczęścia. Tej właśnie nocy zadałem sobie pytanie, czy moja rodzina do nich przypadkiem nie należy? Powiem Wam tak, po stracie rodziców Jules chciał bardzo utrzymywać kontakt z rodziną. Problem był taki, że nic nie było tak jak wcześniej. Mieszkali w osobnych budynkach w domu dziecka, ponieważ rodzeństwo było starsze, on był młodszy. Musiał sobie wieloma rzeczami poradzić sam, nie miał rodziców, czuł wielką stratę. I zawsze zastanawiał, co by było, gdyby jego rodzice żyli. Wydaje mi się, że naprawdę to jest bardzo smutne doświadczenie i wolałabym go nie doświadczyć. Nasz główny bohater właśnie żył z myślą, że jego rodziców nie ma, było mu z tym ciężko. Napotykał bardzo wiele trudności w życiu i o nich rozmyśla. Powiem Wam szczerze tak, ta książka jest trochę taka, jest bardzo nostalgiczna, to muszę powiedzieć. Jest takim dramatem życiowym i jest książką, która jest po prostu taka dość przykra. Nie jest to książka, w której będziemy szczęśliwi, ale jednak dość smutni. I jest to książka taka nostalgiczna, to trzeba od razu przyznać. Ale ta książka bardzo dała mi do myślenia. Pokazała mi, że o swoje marzenia trzeba walczyć, że nie warto zostawiać niewykończonych spraw. I że nieważne, co się dzieje w życiu, nigdy nie warto się poddawać. Ta książka mi to pokazała.
nie wiem, rozmawiałam z dziewczyną na Instagramie i powiedziała, że dla niej ta książka szału nie zrobiła. Dla mnie właśnie była wspaniała. Strasznie mi się podobała ta książka i wiem, że pewnie do niej nieraz wrócę, że będę po niej sięgać i bardzo dziękuję wydawnictwie Muza, że ją mogłam otrzymać, że mogę ją zrecenzować, że jest taka wspaniała. Tak naprawdę nie mogę wam powiedzieć nic więcej o fabule, bo każdy wątek daje napęd kolejnemu i to jest taki jeden wielki, duży spoiler, ale tak naprawdę to piękna książka, wzruszająca, pełna nadziei, optymizmu na życie i bardzo mi się ona podobała. Wydaje mi się, że każdy powinien przeczytać i mam nadzieję, że wy również będziecie chcieli przeczytać tę książkę, bo wydaje mi się, że naprawdę warto, że jest świetna i że te 380 stron jest tutaj naprawdę warte zachodu. Mam nadzieję, że książka zawita na wasze półki i z całego serca ją polecam, ponieważ naprawdę mi się podobała i mam nadzieję, że wam się również spodoba. Jeżeli czytaliście tę książkę, dajcie mi znać w komentarzu, czy wam się podobała, czy nie. Bo wiem, że jest wiele osób, którym się nie podobała, no ale mi się spodobała i mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. No i do następnego, do zobaczenia, pa!